Dzięki nowoczesnym technikom endoskopowym, laparoskopowym, technikom zespalania jelita specjalnymi urządzeniami nazywanymi staplerami, często udaje się uniknąć stomi, nawet wtedy, kiedy wydawałoby się kiedyś przed laty, że byłoby to konieczne. Dzień dobry, nazywam się Marek Pietruszka, jestem chirurgiem. Onkologiem pracuję na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Jestem szefem Ośrodka Kompetencji Raka Jelita Grubego. Ośrodek powstał w 2021 roku i był odpowiedzią na wzrastającą ilość zachorowań raka jelita grubego w Polsce. Corocznie na ten nowotwór zapada ponad 10 tysięcy osób. Na świecie jest to już ponad milion osób. Epidemiologia jest nieubłagalna, z roku na rok nowotworów jelita grubego jest coraz więcej i w związku z tym tworzone są centra kompetencji, które mają za zadanie objąć pacjentów z rozpoznanym, świeżo rozpoznanym rakiem jelita grubego opieką, począwszy od pierwszych kontaktów z lekarzem w poradni rozpoczęciem diagnostyki poprzez przygotowanie planu leczenia, samo leczenie oraz opiekę koordynatora w trakcie diagnostyki, w trakcie okresu obserwacyjnego po leczeniu. I w skład działalności Ośrodka Kompetencji Laka Jelita Grubego wchodzi również monitorowanie po leczeniu, które trwa 5 lat. Ośrodek dysponuje wszystkimi możliwymi, możliwymi metodami leczenia raka jelita grubego, począwszy od najprostszych metod endoskopowych w najmniej zaawansowanych przypadkach nowotworu, poprzez operacje małoinwazyjne, laparoskopowe oraz operacje otwarte jelita grubego. No, pacjenci, którzy zapadają na raka jelita grubego w pierwszym kontakcie z lekarzem często boją się wyłonienia stomin. Samo hasło raki jelita grubego kojarzy im się ze stomią, z workiem stominem. Na tym pierwszym etapie często uspokajamy tych chorych, że niekoniecznie w przypadku leczenia raka jelita grubego jest wyłonie stomi, a dzięki nowoczesnym technikom endoskopowym, laparoskopowym, technikom zespalania jelita specjalnymi urządzeniami nazywanymi staplerami, często udaje się uniknąć stomi nawet wtedy, kiedy wydawałoby się kiedyś przed laty, że byłoby to konieczne. Oczywiście zawsze głównym celem leczenia jest uzyskanie radykalności, więc to nam przyświeca, żeby pacjenta radykalnie wyleczyć, ale dbamy też również o jakość życia po leczeniu i o to, że pacjenci żyli nie tylko długo, ale i w dobrym komforcie. Dużą zaletą naszego ośrodka jest to, że można poddać się diagnostyce w kierunku raka jelita grubego w zakresie kompleksowym, zarówno jeżeli chodzi o badania endoskopowe, jak i badania obrazowe, czy tomografii komputerowej, czy rezonansu. Współpracujemy z ośrodkiem, który wykonuje tomografię pozytronową pet PTK, także jesteśmy w stanie zapewnić całkowitą, potrzebną diagnostykę, zarówno do rozpoznania raka, jak i w przypadku. Kontroli po leczeniu. Dysponujemy również wszelkimi metodami leczniczymi, począwszy od, lecz oczywiście, leczenia operacyjnego o którym już wcześniej wspomniałem, że może być to leczenie małoinwazyjne, endoskopowe, czy laparoskopowe, jak i poprzez leczenie systemowe, które jest zarówno chemioterapią, jak i leczeniem biologicznym, no i kończąc, kończąc na radioterapii, która jest tutaj w lokalizacji w Elblągu. jest to ośrodek, który nie znajduje się bezpośrednio w strukturach szpitala, ale jest zlokalizowany na miejscu, więc dużą zaletą działalności ośrodka kompetencji raka jelita grubego jest kompleksowość leczenia, to, że pacjenci właściwie tutaj w jednym ośrodku, w jednym miejscu mogą być diagnozowani, leczeni, obserwowani po leczeniu, nie muszą się nigdzie przemieszczać, są na miejscu od początku do końca zaopiekowani. Ogromnym znaczeniem w funkcjonowaniu ośrodka kompetencji raka jelita grubego jest rola koordynatora opieki onkologicznej, Koordynatorzy opieki onkologicznej pojawili się już przy okazji programu rządowego diagnostyki i leczenia opieki onkologicznej. Natomiast w momencie utworzenia ośrodków kompetencji ich rola wzrosła o tyle, że stanowią oni osoby, które są gotowe do kontaktu w każdej chwili, w momencie kiedy pacjent ma jakieś wątpliwości i chce je wyjaśnić więc w każdej chwili są w stanie. Pomóc temu pacjentowi, poprowadzić go przez kolejną ścieżkę diagnostyki czy leczenia. Są takie sytuacje na początku rozpoznania choroby nowotworowej, gdzie chorzy są tak zszokowani informacją na temat choroby nowotworowej, że często zapominają o przedstawionych na początku. Kolejnych krokach diagnostyki i leczenia, i wtedy właśnie koordynatorzy mogą służyć swoją pomocą. Jeszcze raz przypomnieć pacjentom ścieżkę diagnostyki i le le leczenia, podprowadzić do odpowiedniego ośrodka diagnostycznego, czy przypomnieć o zbliżających się terminach leczenia. Ośrodki kompetencji raka i grubego, czy ośrodki Colorectal Units, tak jak to funkcjonuje w Europie Zachodniej, są przyszłością jeżeli chodzi o zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentami chorymi na nowotwory tak grubego i na pewno będą się rozwijały i warunkiem prawidłowego leczenia tego nowotworu zapewnienia wysokiej jakości diagnostyki leczenia długiego okresu życia po leczeniu dobrej jakości życia po leczeniu jest właśnie leczenie się diagnozowanie i leczenie się w takich ośrodkach które mają ogromne doświadczenie a z roku na rok tego doświadczenia nabywają coraz bardziej nie mniej tego gdzieś. Wystarczy wykonać kolonoskopię, To naprawdę bardzo proste i najczęściej niebolesne badanie i jedyne badanie przesiewowe, które potrafi stwierdzić raka jelita grubego. Nie mniej tego gdzieś. Wykonaj kolonoskopię.